Ktoś ma niezgodny samochód, nie ma go w Undergroundzie dwójce. Do widzenia. Wylatuje bez skrupułów, na twoje miejsce jest 3000 innych osób. Jak? Tak, teraz macie czas, żeby sobie wybrać furkę. Ja już wam czytam, jakie furki są dostępne. Audi A3 chyba z trzeciego roku. Audi TT chyba pierwszej generacji jest w Undergroundzie dwójce. Musicie wybrać te modele. Jak będzie Ford Mustang GT z 19 roku, od razu wylatuje, nie ma. Ja się nie będę patyczkował. Co ty oszalałeś? Słuchajcie, wejdźcie sobie po prostu w Google, w internet, sobie popatrzcie, jakie są fury, dobra? Zobaczcie sobie, jakie są tam fury i sobie coś wybierzcie. Ja już sobie zaraz też wybiorę jakąś furkę i zaczynamy, bo to nie ma co... Słuchaj, grasz czy nie? Jak zobaczę kogoś, kto ma niewłaściwą furkę, od razu wylatuje. Od razu. To... I do gułagu wysyłam w Call of Duty Warzone, od razu. Do lobby wracasz, człowieku. Ale do mojego królestwa i wybiorę jakąś furę z listy. Może to jest jakaś wersja po liftingu, ale to jest 2003 rok, to chyba lata Undergrounda dwójki, nie? RSX Type S, to też było w Undergroundzie. Audi TT i to chyba było to... No tu tego nie ma, tej starej TT-tki nie ma tutaj. Pokazuję wam, żeby nie było, a później ktoś dostanie kika, to będzie wiedział za to. I tak, zamiast Pontiaca GTO możecie wziąć też sobie na przykład Waxhall Monaro, bo tutaj jest. Robimy zlot tematyczny, nie ma lipy. Dzisiaj polecą bany jak nic. Ja sobie wezmę Acura RSX. Jak ktoś weźmie taki sam samochód, też dostaje bana. Nie no, żartuję. Acura RSX. Oh my god. Jak tam dieta? Dziękuję, bardzo dobrze, wszystko pod kontrolą. I tak to wygląda, nie no, felgi zmienimy. To jest malowanie z Undergrounda ponoć. Było coś takiego? Wygląda super tandetnie, więc uwierzę. Lepiej będzie, jeśli właśnie zrobicie sobie takie tandetne malowanie, jak były w Undergroundzie, dobra? W Undergroundzie dwójce, bo tam coś takiego było. Dajcie sobie takie malowanka jakieś, będzie po prostu lepsza zabawa, nie? Ty, co ja, ta Acura RSX ma, a no tak, przecież to nie jest Honda. Znaczy to jest Honda taka amerykańska. Nie no, ale czekaj, ale Acura driftowała przecież w Undergroundzie. Dobra, wszystko gra, bo ten samochód ma napęd na przód. Wszystko jest dobrze. W Undergroundzie dwójce samochody z napędem na przód też driftowały. Pewnie, że tak. Jakie tu mamy zderzaki undergroundowe. Ale patrzcie, ile części ma tutaj zainstalowania. Podoba mi się. Ty czekaj, nie, co ja robię? Dlaczego ja wybrałem ładny zderzak? Niech to będzie taki chujowy jak z Undergrounda. Ty, jest taki ciulowy, ciulasty wlot na masce. Ale ma, nie, za mały jest. On powinien tak wystawać, taki irokes powinien być. Ja robię go pod drift, ale później będziemy sobie tam robić po prostu fotki, nie? Patrz jak glebnął. Cyk. Super auto? Dziękuję. Starałem się zrobić jak największą wiochę, ale jak wam się podoba, no to jestem zaskoczony. Nie ma takiego malowania w Undergroundzie? To znaczy, myślę, że z dostępnych tam naklejek można byłoby coś takiego wykombinować. Ale łba sobie urwać nie dam. Ty, patrz, tutaj fajnie jest pokazana charakterystyka VTK-a, nie? Jak ciekawie moc rośnie wraz z obrotami. To jest fajne właśnie w tych VTK-ach. Tylko to. Ej, no spoko są te felgi. Były całkiem git. Cadillac. Jest szpetny tunik, jest Underground. Elegancko. Czekajcie, ja sobie jeszcze tylko tutaj dorobię. Jak u mnie coś nie driftuje, to nie ma sensu taki samochód. Musi latać bokiem. Jest poszerzony 240SX. Nie no, chyba wszyscy mają adekwatne furki. Nie musicie driftować, tylko ja po prostu chcę sprawdzić. Ostatnio robiliśmy takie tematyczne zdjęcia w Most Wanted, nie? Teraz też by wypadało coś takiego zrobić. Tylko tak w stylu Undergrounda dwójki. No wiadomo, że w Undergroundzie dwójce była cały czas co? Noc była, prawda? Cały czas noc. I my też tutaj musimy znaleźć jakieś takie miejskie klimaty. Będzie trudno, bo... No bo co, w Undergroundzie dwójce jedynie tak wspólne miejsca z Fordzą to by były jakieś, powiedzmy, industrialne takie miejsca. Tam nie było żadnej takiej wiochy, nie? Nie było jakichś takich starych budynków.
A tutaj nie ma też takiej korporacyjnej strefy, nie ma gdzieś drapaczy chmur w Fordzie. Wiem gdzie jest idealne miejsce, w mieście jest jedno takie miejsce, gdzie można zrobić właśnie zlot undergroundowy. Jest jedno idealne miejsce, przypomniało mi się już. Gdzie jest tak, wiecie, ciasno, takie uliczki ciasne są. Ten Edynburg jest bardzo ładny, nie? Tu się szkolił Harry Potter, jak? No to on tutaj chyba wie, że to jest dobre miasto. Tutaj są te szkoły jakieś tam brytyjskie. To nudy straszne, takie stare budynki. Ale jest jedno takie miejsce, które naprawdę może być ciekawe właśnie do takiej fotki typowo undergroundowej. Znam jedno takie miejsce i sobie tam właśnie teraz pojedziemy. Zobaczcie, jaki gruby zlocik. Dawaj, fotę teraz trzaśniemy, jaka fajna fota będzie, zobacz. Trochę za jasno, nie? Patrz, Supra 350. Tutaj RX8 z malowaniem z 300. Co to kurde? Takie byle jakie malowanie. Karty, zobacz, tam były jakieś takie karty, nie? Takie malowanie. Było faktycznie. Tutaj. Zajebiste, żeście fury sobie wzięli. Trzeba pogrozić palcem, to dobre fury wezmą. Bo tak to w ciula walą, że szok. Wow, ale to wygląda. Zobacz, jak to genialnie wygląda ta 350. Ja piernicze. Dobrze to wygląda, naprawdę. Musielibyśmy tak szybko jechać, żeby wiesz, jakby podczas wyścigu. Czemu mi rozmyła? Jedziemy dalej. Jest jeszcze jedno takie miejsce. Ten kosi wszystkie lampy, kurde, co jest? Dobra, pokażę wam, gdzie jest ta miejscowa. Tutaj jest taki zjazd zaraz w dół. Jedziemy w lewo i od razu w prawo, tam na dół się jedzie. To jest gdzieś tutaj. O, i teraz w prawo sobie tam zjedziemy. I tam jest taka ciasnota. Jakbyśmy się tam po bokach gdzieś poustawiali. O, i tutaj jest taki jakby wiadukt. Jakby most czy coś takiego. I myślę, że tu jest taki ciekawy klimat, nie? Pod tym mostem coś takiego. Tutaj, że niby się wyścigi startują. Coś tam sratatata. Ja was poproszę o jedną rzecz. Żeby, na przykład najlepiej, samochód Rachel, czyli ta 350, jedna, bo widzę, że są dwie. Kontra, na przykład, nie wiem, Supra. O, na przykład ta Supra z kartami. Dobra, bo ja tu chyba muszę wybrać. I zrobimy taką wyrąbistą fotę. Wiecie co, ja się poświęcę. Ja i tak mam... Co ja mam? Ja mam chujowy samochód, ja mam Hondę. Ja tam podjadę zablokować te fury. A wy stójcie, okej? Okay? Nie ruszajcie się, stójcie zajebiście, czekajcie. Stójcie zajebiście, stójcie. Ja tam dalej zablokuję te fury, żeby tu wam nie jeździły i zrobimy fajną fotę. Poświęcę się, będę bez tego, okej? Okay? Tu zajadę, o, zablokuję im tu... Dupa, niech... no, nie będą nam tu psuć klimatu. Dziady jedne. Co ty kuźwa sobie myślisz, mały... Chrupku jeden, ty. Zobaczymy! Na pewno pojeździmy jakieś wyścigi dzisiaj, także na spokojnie. Wchodzę w tryb zdjęć, mam nadzieję, że mi sięgnie tu aparat. Uff. O człowieku. Co ty, ze skrąconymi kołami będziesz startował? Ty jak ty, w przeciwnika wiedziesz, co jest? Szalałeś? Dobra, musimy stać. Daleki zasięg ma ten. Kuźwa, jak to teraz zrobić, nie? One tam bliżej trochę stały, te fury, ale dobra, to... Co się tłumaczysz? Fotografem jesteś, to rób zdjęcia, nie? Źle się ustawi, dobrze się ustawili. Ten falstart zrobił. Kurde, co ty, Boxdel jesteś, czy jak? Weź się opanuj, gościu. Andre, a jest tutaj klimacik, taka mgiełka jakaś, coś, ktoś się spierdział. Spoko to wygląda. Ej, jak coś, ja te fotki później na grupę, na zakon wrzucam. Wiecie, o co chodzi? Będziecie mogli sobie po, nie wiem, zobaczyć. Chociaż jak ktoś jest teraz na streamie, to już widzi. Ale jest spoko, ja zrobię tak fotkę, że nie będzie widać, że on zrobił falstart. Ja byłem fotografem Bonapartego kiedyś. Tego Napoleona. Wy nie znacie, bo to nie wasze czasy, ale... Ja robiłem mu tak zdjęcia, żeby nie było widać, że on niski jest. Możecie później na grupę też rzucać swoje foty, ci co są tutaj na zlocie. Co? Nie możecie? Pewnie, że możecie. Patrz, jeszcze tą taką Suprę sobie tutaj opyk. Ten potłuk lampy, ja nie mogę. W Undergroundzie nie było przecież chyba zniszczeń. Czy będę grał z Marquis? Przecież gram z Marquisem, co ty? Jest ze mną tu na zlocie. Przelałeś? Fajnie wygląda to, naprawdę. I tutaj bardzo podoba mi się ten Nissanik. Tak, to klim... Nie, czekaj, ten ma brzydkie felgi. Gdzie jest ten ładny?
tutaj jest, schował się, kurde. I w tle te budynki takie paździerzowe, ja pierniczę, musimy je jakoś, nie wiem, wyciąć w Photoshopie później. Fajny jest, ta felga robi robotę, zobacz jaka tarcza. Zacznij co siedzieć, ty nie mów mi co mam robić, kurde. Zaraz cię wypierdzielę z tego streama. Gościu, co ty sobie myślisz? He? Skończył się dobry Lucek. Nie ma. Nie ma Scrap Mechanika, nie ma Dying Lighta. Koniec, tylko Forza jest. Dobra tarcza, dobry Nissan, podobało mi się. Zdjęcia gotowe, dziękuję bardzo. I co, myślę, że pojeździmy jakiś wyścig, tylko dajcie mi przerobić tą Hondę, bo ja sobie ją pod drift zrobiłem, ale nie wiem, nie czuję tego auta. Jezu, muzyki nie wyłączyłem, nie, słuchajcie tego. Wyłącz muzykę jakoś, nie wiem, scenę zmień. Koniec streama, nie ma muzyki, kurde, nie wyłączyłem. Musicie teraz słychać, o ja muszę coś gadać, żeby nie było słychać głośno muzyki. W Katowicach w Spodku, bo miało być teraz PGA, ale nie było. A czekaj, PGA to, nie, IEM miał być teraz w Spodku. I co, i nie byliście chyba w Spodku, bo nie było IEM-a. Jak ktoś ma samochód o niskiej klasie i objedzie samochód z wysoką klasą, to jest przeciulas i jest najlepszy pitok na całej sesji. O, im ktoś słabszy samochód ma i lepiej objedzie jakiś lepszy, tym ma większego pitoka. Co wy na to? Zobaczymy, kto ma największego drągala, żądło tutaj na tej sesji. Ja tam mówię tak w żartach, nie pokazujcie czat. O kuźwa, ja tu opon chyba nie wsadziłem lepszych. Zapomniałem opon wsadzić. O, teraz mi się przypomniało, trudno no. Ej, faktycznie, opon zapomniałem tutaj. A jak jakaś dziewczyna grała, na przykład siostra? Czy ktoś na sesji jest? Jak dziewczyna grała... O ty, co mi się tu stało? Jak dziewczyna gra, no to ona ma... Wiesz, to nieładnie jest mówić, żeby chłopak mówił, że dziewczyna ma duże cycki. Ja to sobie zawsze tak mówię, że dziewczyna nie ma dużych cycków, tylko dziewczyna ma dar przekonywania, o, wtedy. To umówmy się, że jak gra tu dziewczyna na sesji jakaś i wygra, a ma gorszy samochód i wygra, ojedzie tam lepszy samochód, to powiedzmy, że ma silny dar przekonywania, dobra? Gdyby tu grały same laski, na przykład gdyby, nie wiem, jakaś dziewczyna streamowała sobie Simsy i w Simsach by mieli zlot samochodów undergroundowych i byłaby podobna sytuacja, tylko że w Simsach, to by tam mogły mówić o cyckach, nie? Ale my jesteśmy kulturalni mężczyźni i u nas dziewczyny to jest rzadko. I musimy ostrożnie z tymi tematami, bo ja coś wam powiem. W pewnym momencie w życiu uznajesz, że dziewczyny są ci jednak potrzebne. Ale nie będę brzydki i nie powiem wam do czego. Dziewczyny są na live'ie, o widzisz? Są dziewczyny na live'ie, no to muszę tu z kulturą trochę, czy nie? Brzmi jak osa. Jakbyś pojechał ze starym na ryby i wiesz, twój stary już po trzech piwach leży sobie przy krzesełku, ty złowiłeś trzy ryby i komary ci lecą, latają koło ucha, nie? To jest taki dźwięk. Tam, że pojechałeś ze starym na ryby, to już ja dodałem, ale chodzi o ten dźwięk komarów, nie? Najbardziej. Dawaj bokiem. Człowieku, to jest napęd na przód. To jest Honda. A tu ja nie widzę Biedronki nigdzie. Zresztą teraz pod Biedronką nie podriftujesz, bo teraz Biedronka 24/7 jest czynna. Co ty tam podriftujesz? Teraz na ręcznym to tylko w domu możesz jeździć. Ale rajdowiec! Piąteczka dla ciebie, byczku. Czy tam byku? Może większym bykiem ode mnie jesteś. Ale ja jestem też niezłym bykiem. Zwłaszcza ostatnio. Byłem na grzybach i tak myślę, ale fajna droga. Tam akurat ciężarówki jechały ze żwirowni jakieś i tam poubijane były, nie? Ja mówię, ale fajna droga, ohoho. No to co, jedziemy tak trochę szybciej. Jadę tak sobie 30, 50, wiesz, droga polna, nie? Tylko ubita przez ciężarówki. I tak jadę, no dobra, 60 na godzinę. Ale fajnie się jedzie. Rajdówkę mam, kurde. Volvo V50 w kombiaku, nie? Lucek rajdowiec urodzony, proszę bardzo. Jedzie po polnej drodze, ubitej. Nie zwalniam, nie? 60 na godzinę.
domykam budzik na trójce i nagle dziura. To nie była jakaś bardzo wielka dziura, ale ona była głęboka. Ona była głęboka tak, że chyba pół koła mi tam weszło. I o ile z kołem nic się nie stało, to z amortyzatorem już tak. I od tamtej pory ja tak się zastanawiałem, co mi tym samochodem tak buja. Jest takie coś, że jak jedziesz czasami autem, jest wzniesienie, jedziesz tak szybciej koło stówy, to ci tak auto, wiesz, wybija trochę, nie? Czy coś takiego. I tak, takie masz uczucie, jakby ci się w żołądku coś przewracało. No, i potem jest taki etap, kiedy auto, powiedzmy, ląduje, nie? No to normalne auto sobie, wiesz, wyląduje i jedzie, nie? A ten Wolwiak, jak mi ten jeden amortyzator, powiedzmy, się wylał całkowicie, zasikał się, po prostu olej z niego wyciekł, nie? No po prostu się jak na takich wyskokach sobie gdzieś tam jechałeś, to jeszcze przez jakieś dobre 3 sekundy samochodem tak bujało, nie? Jak jechałeś stówą. Jaką grę wolę pod względem szybszego zarabiania pieniędzy? Dekru 2 czy Forza? Kurde, co to za dziwne pytanie. Zróbmy gdzieś spotkanko, no trudno. Nie ma nocy w tej grze. Jakbyśmy nie chcieli, to by było ciemno jak w dupie, nie? W tej grze. Normalnie, jedziemy sobie tak spokojnie przed siebie, o. Dominujemy drogi Forzy Horizon. Musimy pokazać tym Brytyjczykom, jak się jeździ w undergroundach. Oni myślą, że tylko brytyjska motoryzacja istnieje, a to nieprawda. Zobaczcie, że w tych undergroundach to głównie skupili się na japońskich samochodach, nie? Dużo osób sobie pokupowało w prawdziwym życiu, w prawdziwości właśnie takie fury z undergroundów i z Szybkich i Wściekłych, tych pierwszych części. Sporo się słyszy takich właśnie na zlotach samochodowych historii. A, bo ja kiedyś grałem sobie w Need for Speed Underground i zawsze mi się marzyła taka furka i teraz mam, na przykład gościu, który opowiada o Suprze, nie? Albo ktoś tam ma jakiś taki samochód, taki czy inny i opowiada o nim i też mówi, że się inspirował, powiedzmy, Undergroundem, nie? Albo czymś takim. I to jest fajne. Lubię sobie czasami tak w Fordzie jeździć, tak bez celu, tak wiesz, powoli, taką chillerką, bez stresu, na spokojnie. Fajnie się tak jeździ, w The Crew też, bo tam jest spory świat. No tutaj, wiesz, my już tą Fordzę przejeździliśmy chyba na wszystkie możliwe sposoby, nie? Przedriftowaliśmy, robiliśmy dragi, zloty driftowe, drifty, różnymi samochodami dziwnymi, jakieś wyzwania od widzów. Na pewno jest tutaj jeszcze dużo rzeczy do roboty, ale w tym rzecz, że w The Crew na przykład, jak sobie teraz zagrałem, to mi było bardzo fajnie, bo wiesz, masz duży otwarty świat, masz inne samochody, inaczej się je tuninguje, inaczej się tam w ogóle gra, inne prędkości się osiąga, ta prędkość też wygląda inaczej. Na przykład jak grasz w wyścigu online, to jak jeździsz hyper samochodami, takimi wiesz, super szybkimi, to nie jest tak jak tutaj w Fordzie, że co chwilę masz zakręt czy coś, nie, i musisz hamować. Tylko tam cały czas 400 na godzinę i nie schodzi z licznika. Proszę bardzo, ktoś tam driftuje, tutaj Subaru, tutaj ten piękny Nissanik Fair Lady Z. Super sprawa.